Siemanko wszystkim. Dzisiaj ze mną tutaj u nas w Fundacji Siłacze Pomorza specjalny gość prosto z Anglii, Dawid Pakulski. Siemano, Dawid. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłam przepytać trochę Dawida z jego osiągnięć i z tego, jakie ma plany, więc mam nadzieję, że wywiad się Wam spodoba. Pamiętajcie, zasubskrybujcie nasz kanał po to, żeby wiedzieć, jak wleci jakiś nowy odcinek u nas. Także Dawid, jutro zawody. Zacznijmy od tego, że jutro zawody. Przyjechałeś tutaj, żeby wziąć udział w naszej, u nas. Pierwszy raz będziesz startował na Deadlift Track Edition. To jest druga nasza edycja. Powiedz mi, co cię skłoniło, żeby tutaj przylecieć? Znaczy ogólnie to, jak robiliście tą pierwszą edycję, to miałem też przyjechać, ale wtedy już miałem zawody, też pod martwy ciąg. I wtedy też ogólnie nie robiliście chyba kostiumów, wtedy jak z wami gadałem. Później chyba tak, wyszło, coś tam że tak się... zrobiliście, ale... No, było tak, jak gadałem z wami, że tych kostiumów nie będziecie robić i ten myślałem, że to będzie ogólnie z, wiesz, z kół miał być ten martwy ciąg, gdzie ja chciałem zrobić go, wiesz, na standardowej, tak. I tak sobie po prostu ten, i dlatego zrobiłem wtedy ten martwy ciąg, pojechałem na te zawody u siebie w Anglii, tam wtedy podniosłem 380, ale powiedziałem wam właśnie, że przyjadę w tym roku, albo jak będzie właśnie druga edycja i akurat i tak się zagrało, że perfekcyjnie z innymi zawodami, więc jestem. No to super, cieszę się bardzo. Dawid tutaj deklaruje olbrzymie ciężary, że jutro będzie podnosił. Wy już pewnie wiecie, kto wygrał, bo będziecie pewnie ten odcinek, chociaż może nie, może go jeszcze dzisiaj wrzucimy, więc może nie zdradzajmy, ile chcesz podnieść, czy chcesz zdradzić. No kurczę, no nie wiem, może tam niektórzy oglądają mnie, czy nie oglądają na Instagramie lub Facebooku, to tam ci niektórzy może wiedzą, ile bym chciał podnieść, bo tam pisałem. Więc nie wiem, czy to będzie aż taka wiadomość albo nowina dla ludzi, ale no te cztery paczki fajnie by było podnieść. Dla nas jako organizatorów to też będzie super wynik, że na naszych zawodach te 400 kg pójdzie, więc ja trzymam kciuki oczywiście za wszystkich i za ciebie również. No ja też za ciebie trzymam kciuki mocno. Żeby, tak, żeby te kilogramy bardziej, poszły do góry. Tak, chyba bardziej trzymam kciuki za swój kręgosłup niż wszystko. Dobra, no to widzów pewnie też będzie interesowało to, gdzie cię będzie można zobaczyć jeszcze na innych zawodach tutaj w Polsce albo za granicą, bo tutaj wczoraj nam powiedziałeś, że masz plany, to może powiedz, w jakich zawodach będziesz brał udział? No za granicą od razu, takie 3 tygodnie po tych zawodach mam za granicą eliminację do Champions League. One będą w Walii, to jeśli tam są jacyś Polacy, którzy mieszkają tam blisko Walii albo w Londynie, chcą przyjechać, to zapraszam. Tam na moim koncie na Instagramowym wszystko jest, gdzie to będzie. Później mamy w lipcu są później mistrzostwa Puchar Polski. Puchar Polski mamy tak tutaj w Mechelinkach. 20 lipca, tak. 20. Później będę miał miesiąc po tym, będę miał... Co tam było? Na pewno mówiłeś też o belce, jakieś ciężkie zawody, że będziecie mieli belka i martwy ciąg. To chyba w październiku, tak? W październiku, tak. Będą zawody, mam ogólnie dwa zawody w październiku. Mam SCL, jeśli dostanę. Grube zawody, bardzo fajnie. Bardzo musiał się dostać, bo to ogólnie już taka większa liga, też wiesz, szansa na dostanie się już jest jeszcze wyżej, jak się tam wygrywa albo dobrze się startuje. I później pod koniec roku już mam właśnie ten, zaproszony byłem na Chaos Strongest Man. To zawody organizowane przez Rianę Lovelace, jak to niektórzy kojarzą. Bardzo ciężkie zawody, tam będziemy mieli 380 na powtórzenia, z opcją też na 330. Do tamtej pory fajnie było właśnie podnieść 380 na 4 lub 3 razy, więc będzie super wynik. Tam belkę na maksa, worki na bark, jog 420 i co tam jeszcze było? Nie pamiętam, o samej konkurencji, ale to będę się martwił no, miesiąc przed zawodami. Na pewno są ciężkie. Ale jest trochę tych zawodów w tym roku, więc ja na pewno już nie pamiętam, kiedy to będę dokładnie, bo zwykle przypomina mi się miesiąc przed zawodami, albo już jak zaczynam porządne przygotowania do poszczególnych zawodów. Więc dopóki nie mam poszczególnych przygotowań, to nie myślę o zawodach, które będę miał wiesz, za parę miesięcy lub tygodni. Tylko skupiam się na najbliższych. No, więc jak a w ta... Polsce? No w Polsce tylko wasze tylko zawody, nasze zawody. Polski, no. Także organizatorzy, jest tutaj zawodnik chętny do startowania w Polsce. Zapraszać proszę. Dawid, powiedz jakieś najważniejsze twoje osiągnięcia albo rekordy twoje. Belka na maksa jaka jest? No ogólnie tak, byłem na Arnoldzie w Ameryce 3 razy.
Pierwszym razem udało mi się dostać do finału na 8 miejscu, co na ten czas było najlepszym moim jakby takim osiągnięciem, można powiedzieć. Może nie osiągnięcie, które bardziej mnie cieszyło, bo były zawody mniejszej rangi, które bardziej mnie cieszyły, jeśli chodzi o wygraną, czy takie po prostu, no nie wiem, miałem radości więcej z nich. Na pewno to był najlepszy wynik do tej pory. Po tym jest dwa razy start na SCL w Anglii. Pierwszym razem miałem 6 miejsce, za drugim razem 4, gdzie wiem, że bym mógł dostać 2 miejsce bez problemu, tylko zawaliłem na swój własny, jakby to powiedzieć... Koronnej konkurencji takiej? No takie koronne, jak rzucanie workiem lub kule, gdzie naprawdę kule zawsze ostatnio szły mi tak bardzo, bardzo dobrze. Miałem tam na ostatnich zawodach 17 lub 18 sekund na kulach do 180, gdzie to jest bardzo dobry wynik, a na zawodach jakieś było tak, że nawet ostatniej kuli nie podniosłem, więc... No coś się zadziało. No coś po prostu, nie wiem, czy to z przygotowaniem coś było nie tak, ale po prostu no, zawaliłem te zawody dla siebie, bo no, może nawet jakbym tych korony wszystkich, bo te bardzo zawody były pode mnie, takie super zawody konkurencji, więc gdybym tych z konkurencji nie zawalił, to może by nawet było pierwsze miejsce na takich super zawodach, więc to jest taki... I dostałem wtedy 4 miejsce, to jest dla mnie taki dobry wynik, z wiedzą, że mogło być lepiej. Mogło być lepiej. No. I jeśli chodzi o rekord, to jest 380 martwym ciągu, taki na mój najlepszy wynik, można powiedzieć. Taki na zawodach, tam w treningu można, bo miałem te 500 na joku na 6 metrów, ale tak inne wyniki to są takie wyniki, gdzie i tak ludzie robią w treningach, więc to w mojej opinii to nie są jakieś tam... Czyli martwy ciąg to taka twoja perełka też, no, można powiedzieć, no moje najlepsze perełki są, to jest też, masz wsparcie farmera, kule, martwy ciąg, rzucanie worków i jok. Joka bardzo mam dobrego. Czyli większość z tych konkurencji będzie na Pucharze Polski. Tak, dobra. W zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, byłeś też w Polsce na zawodach Champions League. Byłem, w Sopocie. Byłem, ale byłem. To było właśnie tydzień lub dwa po starcie w Anglii. Co wtedy zajęte 4 miejsce. I nie wiem, co było przyczyną tego, że tak mi źle poszło, bo pierwszą konkurencję wygrałem bardzo, bardzo łatwością i chyba miałem tam 5-6 sekund przewagi nad każdym zawodnikiem w paniu tira, ale z każdą konkurencją jakby traciłem siły. Tam była bardzo... też pogoda dosyć... No była, ale myślę, to nie chodzi o pogodę, mi się wydaje. Nie wiem, o co chodziło, czy to w ogóle tak snu nie było, bo nie wiem naprawdę o co chodziło, ale byłem kompletnie, do wyrzucenia byłem, jeśli chodzi o zawodnika. Myślałem, że będę miał siły, ale jak już tam pojechałem, to kompletnie takie zero. Nie no może czasami tak jest, nie? No nieważne ile chciałem dać, po prostu z każdą konkurencją, po prostu tak, aż mi się chciało spać na stojąco, więc oby tak nigdy nie było na samym razie. Teraz miejmy nadzieję, że w Mechelinkach będzie pudło. No, musi być. Musi być pudło albo drugie miejsce minimum na każdych następnych zawodach, których będę tak sobie powiedziałem, bo... No to jest dobra motywacja. Tak, bo w tym roku wiadomo, mamy 2 Polaków teraz, startowali na Mistrzostwach Świata, Oskara i Adama. I tak naprawdę te reszta zawodów, których mam w tym roku, to są takie, można powiedzieć, klucze, które by mi pozwoliły w starcie może na takich większych zawodach, albo chociaż na to, żeby tacy organizatorzy spojrzeli na mnie i powiedzieli, okej, pomyślimy nad nim, jakbyśmy potrzebowali rezerwy. A co jest takim twoim głównym marzeniem w świecie strongmana? Co byś chciał, jaki najlepszy wynik chciałbyś osiągnąć? No wiadomo, jak zaczynałem, to sobie myślałem, kurczę, mistrz świata. Ale jak tak sobie patrzę z takiego pryzmatu, jak teraz jestem, to bardziej robić jak najwięcej, po prostu być najlepszym tym zawodnikiem. A jak będę to robił, to będę, wiadomo, wygrywał wszystko, co jest przede mną. I to najbardziej będzie mnie cieszyło. I wiadomo, celem jest znaleźć na mistrzostwo świata, albo by znaleźć się na Arnoldzie, tak? To jest takie są cele, ale jeśli chodzi o rzeczywistość i co się dzieje teraz. To co faktycznie możesz zrobić, tak? Faktycznie to każdy może wygrać. Tak, wiesz, tak. To jest takie, każdy może wygrać. Każdy ale może... realistycznie patrząc, chcesz po prostu pewnie bez kontuzji, jak każdy sportowiec. Sportowiec, ja myślę, że powinien mieć podejście, że jak będzie. Wszystko, nie wiem, jak to powiedzieć. Dla złota zrobić wszystko, nawet jak ma być kontuzja. Więc ten. Jakbym miał powiedzmy teraz mieć szansę na mistrzostwo, powiedzmy na Arnoldzie i by ktoś powiedział, że Dawid złamie sobie kolano, ale wygrasz, to by mogli mi obciąć nogę, ale bym to za nas wysadził. To jest prawdziwy sportowiec.
Tak jak mówiłem, ja po prostu chcę ciągle się rozwijać. Teraz jestem pod nowym trenerem, Danem Hipkisem. On też trenuje tych, trenował braci Stoltmanów. Teraz tylko trenuje tego Toma. Naprawdę, odkąd z nim jestem, od tamtego roku, tak przed świętami z nim zaczynam współpracować i naprawdę on robi robotę. Jego treningi są o wiele trudniejsze niż takie, co robiłem prędzej, objętościowo niż ciężarowo, a i tak się progresuje bardzo dobrze z nim. No, zauważyłam, że wczoraj właśnie jak przyleciałeś, to też lekki trening zrobiłeś. Dzisiaj usłyszałam, że musisz też zrobić kroki, bo trener kazał, czyli się słuchasz trenera. Trener bardziej powiedział odpoczywać, ale też nie chciałem siedzieć na dupie, jakby to powiedzieć, cały dzień, bo wiem, że to po prostu by źle się skończyło, bo to takie, wiesz, trzeba się trochę ruszać, tej krwi przepompować przez ciało, więc takie, wiesz, takie godzina, powiedzmy, spacerów jest jeden dzień, to będzie super, tak dla zawodnika, mi się to wydaje. A wczoraj taki trening, żeby tej świeżości uzyskać, szczególnie po locie, to nawet, wiesz, nie ważne, czy to by była jedna godzina lotu, czy dwie, czy trzy, ale no, ten trening mi się daje, jest taki potrzebny, żeby właśnie tej świeżości dostać, żeby te wszystkie bóle, małe bóle odszedły. No. Dobra, przepytaliśmy Dawida. Ja mam nadzieję, że Dawid zrealizuje swoje cele. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie jutro na zawody tutaj do Galerii Szperk w Pogórzu, w okolicy Gdyni. Staramy się, aby była transmisja na żywo, więc możemy zaprosić tutaj na nasze social media. Jak tylko uda nam się uruchomić transmisję na żywo, to na pewno będą linki. Dawid, może po angielsku też zaprosisz swoich znajomych z Anglii, bo postaram się już dzisiaj go wrzucić, ten materiał, i będzie w świat, niech idzie. Niech wiedzą. Powiedz po angielsku? Tak, powiedz po angielsku, zaproś tutaj wszystkich. Ja zaprosiłam po polsku, także teraz przed Wami Dawid Pakulski. Okay, so I welcome all the English listeners to watch the competition tomorrow. It's going to be transmitted and translated into English as well. We're going to have English commentators, so feel free to come watch and then see me perform and see me win, hopefully. Dziękujemy serdecznie, dziękuję Ci Dawid, dziękuję, że w ogóle przyleciałeś tutaj do Polski. Dla nas to jest zaszczyt, że możemy takiego zawodnika tutaj gościć. Ja sobie dziękuję za wywiad na nasz kanał. Obserwujcie, lajkujcie, no i życzę powodzenia. Dzięki. A ja bym chciał podziękować tylko rodzinie, przyjaciołom, wszystkim wspierającym. Selka Decorators i najważniejsze sponsorowi BBNK. No, tak jest. Sponsorzy są najważniejsi w tej profesji. Jak, tak. Nie ukrywając, jakby nie było, z nami tutaj też jest nasz sponsor jutrzejszych zawodów, który zadba o suplementy dla zawodników, SFDEC z Galerii Szperk. Także tak, wszędzie sponsorzy są mile widziani i są nam potrzebni do tego. Dziękujemy serdecznie, cześć.